Okej, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem podjąć temat z renderera Cycles i w tym odcinku powiedzieć kilka słów na temat rodzajów światła, które w tym rendererze mamy. No więc na początku szybko przygotuję sobie scenę, na której będzie można pokazać, o co mi chodzi. Dodam do tej sceny kulkę i tę scenę wyświetlę sobie w widoku z kamery. Render w starym Blenderze wygląda w sposób następujący. Jeżeli zmienię sobie renderer na oryginalnego Cycles, no zdaje się, że odkliknąłem coś troszeczkę bez sensu, przepraszam, to w tym momencie render wygląda troszeczkę inaczej. Jest przede wszystkim dużo bardziej szary, widać ładnie wycieniowany cień z takim miłym dla oka gradientem, no i w ogóle scena jest po prostu całkiem inna. I teraz tak, w Cycles dostępne są na dzień dzisiejszy trzy rodzaje światła i po kolei chciałem je omówić. Pierwsza rzecz to światło takie jak lampa. Mam tutaj w Outlinerze wybraną teraz lampę, a w ustawieniach tej lampy widzimy, że znikł na przykład podgląd. W starym Blenderze, tam gdzie mam wybranego, powiedzmy sobie, renderera blenderowego, mam podgląd światła, gdzie można zobaczyć, jaki jest jego kolor, natężenie i inne cechy. Natomiast w Cycles tego podglądu nie ma. W Cycles to światło jest teraz symulowane, to znaczy, że jeżeli przełączę się no, na przykład w widok okna renderowanego, które jest takim podglądem na żywo, to w tym momencie światło typu point jest pokazywane właśnie tak, jak wyszło na renderze, czyli takie dosyć ciemne, łagodne, szarawe światło. Mam także tutaj oświetlenie pochodzące z otoczenia, ale na razie to nie jest takie istotne. Chodzi o to, że to światło, które teraz mam, jest również takie samo jak światło typu spot i bardzo podobne do światła typu area. Jest tak dlatego, że w Cycles nie zaimplementowano jeszcze metody oświetlenia związanej ze światłem stożkowym, dlatego jest przybliżone to światło za pomocą lampy typu point. Mamy także lampę typu sun, która świeci równoległymi promieniami światła równomiernie na całą powierzchnię, co widać po równomiernym natężeniu na tym planie postawionym tu na dole. I mamy także światło typu chemi, które jest troszeczkę ostrzejszą wersją światła typu sun. Te wszystkie rodzaje światła blenderowe są do końca jeszcze niezaimplementowane, a ich obsługa jest bardzo uproszczona. I ta obsługa sprowadza się w zasadzie do kilku niewielkich rzeczy. Przede wszystkim mamy taki checkbox jak Cast Shadow, czyli rzucaj cień. Za pomocą tego checkboxa mogę włączyć lub wyłączyć obecność cienia na scenie. Jest to cień, który rzuca światło, kolidując z obiektami, które zawarte są na scenie. Tak samo dla świata typu Point mogę włączyć obecność cienia lub wyłączyć. Teraz parametr size, który mam obok świata typu point, to jest rozmiar taki wirtualny obiektu, który wysyła światło, a więc w tym przypadku będzie to rozmiar tej lampy. Mimo tego, że jest to światło punktowe, tak naprawdę ono może być przez Cycles traktowane jako światło o troszkę większym promieniu i właśnie ten promień jest określony przez parametr size. Ten promień pozwala wygenerować ostry lub łagodny cień. Dla przykładu, jeżeli size zwiększa do 10, to scena staje się o wiele bardziej ciemna, robi się szara bardziej i znika jednocześnie cień, który byłby za tą kulką. Jeżeli size ustawię na 0,1, czyli 1 dziesiątą, to dostaje dosyć ostry cień, no, który wygląda już całkiem nieźle. Teraz dla świata typu chemii ten cień jest z definicji bardzo ostry, ponieważ jest rzucony przez prawdziwe punktowe światło, które nie ma swojej wielkości jako źródło. W przypadku świata typu sun mogę już określić wielkość źródła światła, o co zatem idzie również miękkość lub też natężenie cienia. I tak samo dla wartości 10 na przykład tego cienia nie ma, a nawet jeżeli się ktoś bystry przypatrzy w tym miejscu, gdzie teraz kręcę myszą w lewo, mam troszeczkę jaśniejszy obszar. Ten jaśniejszy obszar może brać się stąd, że światło odbijając się od powierzchni trafia w tą kulkę, następnie odbijając się od kulki trafia z powrotem w powierzchnię. Jest to światło rozproszone, dlatego czasami mogą się pojawić takie przejściowe przyjaśnienia w niektórych miejscach. Ustawmy teraz wielkość 1, no i zostaje taki w miarę sensownie wyglądający cień. Ustawmy 1 dziesiątą i już cień się robi bardzo ostry. Ustawmy 1 setną, teraz ten cień to już jest żyletka, można się koło niego skaleczyć. No i jeżeli dam minimalną wartość, czyli 0, to dostanę taki sam układ cienia jak dla świata typu chemii. Ze światłem Aria jest już troszeczkę lepiej, ponieważ mogę wybrać kształt tego światła. Może to być kształt kwadratowy, square, ewentualnie rectangle, czyli prostokąt. Dla prostokąta określam obie współrzędne, czyli rozmiar na X i rozmiar na Y. Zaraz sprawdzimy, czy to działa. Dajmy tutaj na przykład 2, a na Y damy sobie 1/100 i zobaczymy, czy będzie coś widać. No i widać, że to działa. W osi Y, która jest teraz mniej więcej położona tak jak krawędź tego plane'a, widać, że światło się ładnie rozmyło, natomiast w osi X jest mięciutkie, albo odwrotnie.
To już zależy od tego, jak mam ułożone oś, ale wydaje się, że światło w osi X właśnie się nie rozmyło, a rozmyło się w osi Y. No cóż, nie mi to oceniać. W każdym razie efekt jest widoczny i coś tutaj jest, co działa. Także już jest jakby to rozmycie teraz całkiem mocno przesadzone. Prawdopodobnie chodzi o osie lokalne względem położenia lampy. W związku z tym tutaj to przekręcenie jest teraz widoczne. Ok, więc to są zwykłe światła. Oczywiście te światła mogą mieć różne kolory, a więc jeżeli będę miał lampę typu point i ustawię sobie cień jakikolwiek bądź, to mogę teraz ustawić dla tego świata kolor. Na przykład leciutko je zaniebieszczyć. Mam teraz lekko niebieskawą lampę. Tak samo mogę to światło zażółcić, wybierając po prostu kolor z pikera kolorów, który jest dostępny dla każdej lampy. Oprócz tego mogę także użyć materiałów, uwaga, materiałów dla światła, które są zrealizowane w oparciu o nody. Wystarczy tylko, że kliknę na ten przycisk Use Nodes. Użyj nodów. W tym momencie lampa jest robiona, czy też pokazywana, czy też liczona za pomocą specjalnego shadera. To jest funkcja, która liczy po prostu emisję światła. Akurat w tym przypadku jest to shader emission. Jeżeli zmienię sobie na przykład światło na shader typu glossy, to w tym momencie takie światło oczywiście nie wysyła żadnego promienia, żadnych fotonów, niczego i nie świeci na scenę, widzę tylko efekt świecenia środowiskowego tego szarego koloru tła. Więc światło, które ma mieć materiał, powinno mieć materiał, który nazywa się emission i tylko ten materiał tak naprawdę jest w stanie wysyłać światło. No i teraz zmieniłem sobie światło na emission i widać, że za bardzo tego efektu tutaj nie ma. Przełączę się w edytor, żeby zobaczyć, co się stało. Mam niby emission, mam lamp output, no i nie widzę, żeby tutaj cokolwiek świeciło. W związku z tym zwiększę troszeczkę siłę tego świata. Damy 10, robi się ciupinkę jaśniej, damy 100, jest jeszcze jaśniej, dam 1000 i teraz jest to już w miarę normalne, silne światło, dosyć wyraźne, przekonujące dla wszystkich. A więc jeżeli używam materiałów opartych na nodach, trzeba pamiętać o tym, że siła świecenia jest troszeczkę inna niż w przypadku Blendera i te parametry trzeba po prostu przeskalować. No i tyle. Taki jest płynący wniosek jakby z tego eksperymentu. Teraz, światło, które oparte jest o nody, może być, no oczywiście przez nas zrobione tak normalnie, jak pokazałem, ale nie musi to wcale być światło. Mogę wykorzystać również inne obiekty, w tym również zwykłe mesze. Patrzę teraz na swoją scenę z boku, tak wprost zupełnie. Dodam teraz do niej zwykłego plane'a. Tego plane'a mam gdzieś zagubionego. O, tu jest. Obrócę go teraz pod lekkim nachyleniem, pod pewnym kątem, usunę światło i do tego plane'a, którego tutaj mam, dodam zwykły materiał. Ten materiał, na razie nie mam żadnego, będzie nowym materiałem i jemu również ustawię cechę shadera emission. W tym momencie, jeżeli spróbuję wyrenderować swoją scenę, to zobaczcie na podglądzie, okaże się, że ten mój plane wysyła światło. A więc mogę świecić nie tylko zwykłą lampą, nie tylko obiektem takim jak lampa, ale dowolnym meszem, który posiada nałożony na siebie materiał. I to jest świetna sprawa, ponieważ mogę taki plane w tym momencie na przykład rozciągnąć i stworzyć sobie światło, które będzie miało na przykład no, taką długość, jak tutaj widać. Świecenie będzie się odbywało całą powierzchnią, tak jak teraz widać. To jest bardzo przyjemna cecha, bardzo podobna do światła Aria, które było znane z Blendera. Jednocześnie ten materiał, który tutaj mam, mogę ustawić sobie w jakimś tam kolorze, mogę zrobić, aby było silniejszy, jeżeli chodzi o świecenie i tak dalej. Okay? Mam nadzieję, że to jest teraz w miarę jasne. I to, co przychodzi z Cycles jako nowość, to jest właśnie to, że mogę mieć dowolne kształty świateł. A więc jeżeli potrzebuję świata, które będzie na przykład okrągłe albo w kształcie litery T powiedzmy, no to nie ma żadnego problemu. Mogę sobie tego typu światło zrobić i to będzie mój obiekt, który świeci. Tego nie można było zrobić w Blenderze, przynajmniej nie w prosty sposób we wcześniejszych wersjach sprzed Cycles. Elegancka sprawa. Kolejnym rodzajem światła, oprócz meszy i w ogóle jakichkolwiek obiektów z shader emission oraz lamp, jest światło środowiskowe, czyli to rozproszone, płynące z całego otoczenia. To światło obecnie jest tutaj dodane, domyślnie zawiera się ono w zakładce typu World. Jest to światło płynące bezpośrednio z koloru tła. Otóż całe otoczenie świeci takim ciemno-szarym kolorem i dlatego na scenie nie mam całkowitej ciemności. Jeżeli bym ten szary kolor tła zmienił na czarny, w tym momencie cała moja scena również zrobi się czarna. A więc jest to światło rozproszone, które świeci równomiernie i które mogę ustawić na kolor biały. Wtedy moja scena jest oczywiście oświetlona bardzo intensywnie, no i mam na niej wszystko tak jasne, że ledwo cokolwiek widać. Jeżeli skopiuję swojego plane'a, który znajduje się jakby na podłodze tej sceny i następnie obrócę go wzdłuż osi Y i postawię w pionie, to w tym momencie mogę zaobserwować pewną większą ilość cienia w tych miejscach, w których to światło otoczenia
no, spada, czy też dociera jakby słabiej. Jeżeli tam kulka jeszcze dodatkowo skopiuję, podniosę do góry, dajmy na to, to tam będzie całkiem sporo cienia i ten cień będzie blokował dostęp świata, dlatego w takich miejscach zasłoniętych będzie się robiło ciemno. Jest to tego typu światło, które znamy na przykład z Blendera, które było robione przez Ambient Occlusion, ewentualnie Environmental Lighting. Natomiast tutaj jest liczone za darmo i pochodzi po prostu z tego koloru tła. Oczywiście ten kolor tła można również zmieniać, powodując, że cała scena będzie miała pewien odcień. A więc jeżeli chcę scenę zaniebieszczyć, zmieniam kolor tła na lekko niebieski i tyle. I to już wystarczy, aby scena stała się lekko niebieska. Tak samo mogę również dodać nody i ten mój kolor zamienić na materiał. Ten materiał w tym momencie powinien mieć nazwę background. To jest shader, który używany jest do rysowania tła tylko i wyłącznie. Przy innych zastosowaniach raczej się on nie przyda. No i tak samo mogę zmienić siłę świecenia, a więc teraz, jeżeli miałem jasno-szary kolor, lekko niebieskawy, podniosłem jego jasność, to wszystko utonęło mi w bieli. Mogę natomiast zmienić kolor na szary, a jednocześnie to szare światło, bardzo słabe, zwiększyć co do intensywności poprzez zmianę parametru Strange. I to powoduje, że moje światło również nabiera pewnych takich ciekawych cech, na przykład ma głębszy odcień koloru albo coś. Mamy także możliwość włączenia takiego checkboxa w zakładce World jak Ambient Occlusion. I to powoduje, że liczony jest wtedy prawdziwy ambient, podobnie do tego algorytmu, który jest znany z Blendera. Możemy także określić siłę tego ambientu, który będzie dodawał światło jakby do sceny, dodawał będzie pojaśnienia i możemy także określić odległość, jaka jest brana pod uwagę podczas obliczania dostępności elementów dla promieni światła. Jeżeli wezmę bardzo malutką odległość, no to efekt będzie taki, jakby tego światła było na scenie dużo więcej. W tym momencie ta mała odległość mówi Blenderowi, że wtedy, kiedy w tym okresie, w tym odstępie, jakby nie ma żadnych elementów przesłaniających tło, to w tym momencie właśnie powinno świecić tło. No i tyle. Więc jeżeli ten limit, ten dystans powiększa, to w tym momencie każdy obiekt znajdujący się na scenie w zakresie tej odległości będzie wpływał na zacienienie sąsiadujących elementów i w efekcie wypadkowa ilość światła docierająca do sceny będzie mniejsza. Tak to można wytłumaczyć, przynajmniej ja to tak rozumiem. Jeżeli się tutaj mylę, to proszę mi poprawcie w komentarzach. Cały czas, przyznam się, mam nadzieję, że jakiś porządny fachowiec od Blendera zobaczy te tutki i wreszcie skoryguje coś, co będzie na pewno stuprocentowo prawidłowe. No cóż, więc takie są trzy rodzaje świata. Podsumujmy. Mamy światło typu World, które można ustawić za pomocą shadera o nazwie Background. Mamy światło pochodzące również od dowolnego obiektu na scenie i to światło będzie realizowane przez materiał, który będzie skojarzony z danym obiektem. Na przykład w tym momencie ten materiał mogę dodać i ustawić mu cechę emission. W tym momencie taka kula zaczyna świecić. I trzeci rodzaj świata, ten klasyczny, najbardziej standardowy, to jest dodać do sceny po prostu coś tak trywialnego jak lampę. Mogę dodać lampę na przykład typu sun i w tym momencie taka lampa będzie sobie świeciła. Ok, teraz sprawdzę, gdzie ta lampa jest. Mam ją tutaj. Jeżeli troszkę przekręcę, to spodziewam się, że będę mógł wywołać również cienie. Zaraz zobaczymy, czy ten cień będzie widać. Nie widać tego cienia na razie, ale sprawdźmy, co się dzieje z lampą. Dajmy może trochę większą intensywność. No i teraz popatrzmy. Wydaje mi się, że ten cień tutaj jest, z tym, że size powoduje, że on się troszeczkę rozpływa. Poza tym dość jasne może być mimo wszystko tło. Jeżeli dam jedną setną, to widać, że światło typu sun rzuca całkiem ostro wyglądające cienie. No i to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć, przynajmniej na razie na tym etapie, o światłach, które mamy w renderze Cycles. Oczywiście nie mówiłem o tym, jak robić te światła w jakiś taki sprytny sposób, jak można zapanować nad tym, żeby te światła były kolorowe, ale zmienne co do miejsca, na przykład można teksturę podłączyć pod kolor. Myślę, że to wszystko przyjdzie z czasem, a na razie musi wystarczyć taka odrobinka. Teraz mam jeszcze jedną rzecz, o której warto wspomnieć, mianowicie jeżeli będę miał taki duży plane, który ustawię sobie z materiałem świecącym na przykład na lekki błękit, dosyć mocno, weźmy sobie 100 i dajmy emission. Okay? To taki plane służy mi za lampę, która rzuca ładne, rozproszone, niebieskawe światło. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, kiedy taki plane świecąc spokojnie na scenę przesłania mi tą scenę i na przykład z jakiegoś kąta nie mogę zobaczyć, co się dzieje, bo on mi zasłania widok. W tym momencie warto zrobić taką operację, żeby tego plane'a ukryć. I mogę owszem go ukryć naciskając klawisz H, ale wtedy jednocześnie znika mi światło, które ten plane generował. A więc H to jest dobre do ukrycia całego mesha ze skutkami jego działania dla sceny, natomiast nie nadaje się do ukrycia samego obiektu z pozostawieniem wysyłanego przez niego światła. Jest sposób na to, aby w Cycles ukryć taki obiekt,
a jednocześnie pozostawić świecące z niego światło. Trzeba kliknąć taki obiekt, a następnie wybrać zakładkę z danymi obiektu. To jest panel Object. Na samym dole w tym obiekcie, wtedy kiedy jest aktywny renderer Cycles, mamy zakładkę Ray Visibility, czyli widoczność promieni, i tam należy wyłączyć widoczność dla kamery. Jeżeli wyłączę dla kamery widoczność tego obiektu, to kamera go już nie widzi. Natomiast cała scena nadal odbiera światło lecące z tego obiektu. Ten obiekt może prawdopodobnie nadal rzucać cienie i tak dalej. A więc w ten sposób możemy ukryć swoje reflektory i dzięki temu nie będą przeszkadzały naszej scenie, jeżeli będziemy chcieli oglądać ją z różnych kątów. Okay? Sam obiekt, proszę zauważyć, jest nadal zaznaczony i znajduje się, o może nie jest zaznaczony, zaraz momencik, odznaczę go, pokażmy go w kamerze. OK, teraz jest zaznaczony i to jest obiekt o nazwie Plane 002. Jeżeli wyłączę widoczność z kamery, to nadal on jest widoczny w widoku 3D. Nie widać go tylko w widoku renderowanym w podglądzie, czyli w tym. Natomiast w widoku materiałów już się pojawi i w każdym innym również. Dobra, myślę, że takim małym hintem, podpowiedzią mogę ten materiał zakończyć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.